Program Poznań kontra Warszawa. Witamy was bardzo serdecznie. Działo się naprawdę sporo w weekend, więc czas porozmawiać przede wszystkim o tym, co w Legii, a także w Lechu Poznań. Ze mną Paweł Głaszewski, tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry, ale ja to dzisiaj także tylko... Dawid Dobrasz, najbardziej elegancki człowiek w historii chyba tego kanału. Człowiek, który narzeka, że jak przyjeżdża do stolicy, to jest 3 stopnie mniej. Dzień dobry, Dawid. Dzień dobry, a było trochę zimniej, słyszałem już tą salwę śmiechu w reżyserce, także dzień dobry. Tak, wyglądasz tak elegancko, jakbyś miał przedstawić co najmniej kilka wiadomości sportowych w jednej z bardzo poważnych telewizji. Chociaż trzeba powiedzieć, że ty podszedłeś do tego bardzo bezpiecznie. Kiedyś Gary Lineker musiał siedzieć w bieliźnie, ty mogłeś ubrać garnitur, ale możesz też przedstawić widzom kilka wiadomości sportowych z ostatniego weekendu, szczególnie tych dotyczących Lecha i Legii. Co się działo? Proszę bardzo, do kamery, prosto do kamery. Dziwnie się tu siedzi, tak, bo trzeba tak ładnie teraz siedzieć, żeby nie było widać, że się garbisz czy coś, bo garnitur tutaj, ostatnio siedziałem w bluzie, to bluza mogła dużo ukryć. No, tak na takiej kanwie dobrego... Nie, musisz jakbyś promptera czytał, wiesz. Promptera. Lech Poznań pokonał ŁKS. Lech Poznań pokonał ŁKS Łódź 3-1, gola strzelił Mikael Liszak, kapitan zespołu. Więcej wiadomości później. Nie, no, Legia Warszawa, tak, jeszcze Legia Warszawa. Tak, Legia Warszawa przegrała 0-4 ze Śląskiem. Wrocław to czwarta porażka z rzędu piłkarzy Kosty Runiejcza. Znakomicie, od razu zaapelujemy. To można od razu wyciąć. Dawid, to poprosisz tam Samuela czy kogoś, wycinasz i masz gotowe CV. No chłopie, wysyłasz po wszystkich telewizjach. Chyba, już tego co mnie mieli znać, to znają, ale dobrze, zaczynajmy. Tak jest. Zaczynajmy, ale po tym wstępie naprawdę ja zaapeluję oczywiście o łapki w górę. Było ponad 500 lajków pod twoim wpisem, dlatego jesteś dzisiaj w garniturze. Ja też apeluję o ponad 500 łapek w górę. Jak będzie ponad 500 łapek, to może sobie tutaj ponegocjujemy, co... O, Dawid, za tydzień też w garniturze. Program. Może wtedy Dawid utrzyma chyba strój, jak się, nowe garnitury jak się tutaj już znaczy nie, będzie dobrze czuł. Jak Lech zrobi serię 5 zwycięstw z rzędu ligowych... to będę przychodził do końca roku w garniturze. Dobrze, ale 500 ale czekaj, ale zostało ile meczów do końca? 7. Nie wiem, powiedziałem to na szybko. Tak, okay. żeby ale plus Puchar Polski, dobra. To przypadkiem może się... nie poszło. I zaległy z Jagiellonią, to okej. Okay. No poczekaj, czy piąty to nie będzie w tej serii mecz z Legią? Przychodzi Jankowski przypadkiem? 11 listopada. 12. Teraz masz tak, mecz Lecha Poznań z Jagiellonią, potem wyjazd do Krakowa, potem Zawisza Bydgoszcz, Ruch Chorzów. I Legia Warszawa jako piąta, więc chłopie, no. Po przerwie na kadr w takim razie, jak będzie 5 zwycięstw do końca, to będę już tak siedział cały czas. Do końca sezonu wtedy. Nie, spokojnie. Nie, no do końca sezonu, no umówmy się. Spokojnie. Robiliśmy ankietę. Musisz trochę podbić, jeszcze ewentualnie Frak i Mucha zostają tobie, takie piętrko wyżej. Spokojnie, dobra. Dobrze, daliśmy tobie, Paweł, jakieś 3 minuty tego programu na wesoło, natomiast musimy sobie przejść do tego, co się wydarzyło we Wrocławiu. Najczęściej w naszym programie jednak bywało tak, że jak się obracałem w prawo do Dawida, to rozmawialiśmy o sprawach problematycznych, sprawach często kryzysowych, ale teraz nie pogadamy. Zwracam się do ciebie. Jednak czwarta z rzędu porażka, tak jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed przerwą na kadrę, no to słowo kryzys jednym przychodziło, drugim trochę mniej, ale teraz chyba już tak na serio można powiedzieć, że w Legii źle się dzieje. Tak, to jest czwarta z rzędu porażka. Też często w tym programie rozmawialiśmy, że Mistrzostwo Polski to jest cel Legii Warszawa na ten sezon i to jest ten cel najważniejszy. Jeśli tak będzie wyglądała gra Legii Warszawa, szczególnie wyniki, no to jest cel absolutnie nie do zrealizowania. Co się dzieje z Legią Warszawa? To jest bardzo dobre pytanie. Legia jest no chyba nawet nie w dołku już, tylko po prostu w dole i ten dół został wykopany przez kilkanaście ostatnich, no w zasadzie przez kilka ostatnich tygodni. W sumie tak, gdybyś mi w sobotę powiedział około 18:30, nie wiem, byśmy się dzwonili, akurat by się zaczynała druga połowa meczu we Wrocławiu i byś mi powiedział, że Śląsk wygra z Legią 4-0 po tej pierwszej połowie, no to bym pomyślał, że chyba dość wcześnie rozpocząłeś spędzać sobotni... Napoje wyskokowe. Sobotni wieczór, ale to, co się wydarzyło w drugiej połowie, to jest absolutnie niewytłumaczalne, bo Legia nie wyszła na tą drugą połowę. Legia popełniała szkolne błędy. Ile minęło, może ktoś to policzył, 20-25 sekund od wznowienia gry, kiedy Śląsk Wrocław obejmuje prowadzenie. No, prostopadła piłka Samca Talara, w zasadzie dograna na milimetry, strzał Szwarca też uderzony na milimetry. Dlaczego Radovan Pankow nie poszedł za Petrem Szwarcem w tej sytuacji, bo ja widziałem już jakieś różne analizy, że Patryk Kun gdzieś tam nie przykrył, że Artur Jędrzejczyk się wolno zbierał, ale ja obejrzałem tego gola dzisiaj przed przyjściem do programu
programu, nie wiem, z 15 razy, to pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, dlaczego Radovan Pankow w pewnym momencie stanął? On szedł za Schwarzem i stanął. Nie wiem, czy łapał swojego... Nie chciał, bo to też było widać, że on chciał wbiec, zobaczył, że ten jeden stanął i on się też zatrzymał. No ale musisz iść, Dawid. No, jeżeli masz... Kiedyś jeden z trenerów w Ekstraklasie powiedział mi, jeżeli ma obrońca 1% zawahania tego, czy piłkarz jest na pozycji spalonej, czy nie, zakładając pułapkę offside'ową, to nie ma prawa zakładać tej pułapki offside'owej. A tutaj ja nie wiem, czy to było zakładanie, czy o co tu chodziło, bo po prostu no, nie poszedł Radovan Pankow za Schwarzem, uderzył Schwarz precyzyjnie. Okej, taka bramka ma się prawo zdarzyć i co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale to, co się wydarzyło z Legią Warszawa w drugiej połowie, brak reakcji, po raz kolejny brak reakcji na straconego gola, bo takiej reakcji nie było walk, takiej reakcji nie było w meczu z Rakowem Częstochowa po stracie drugiego gola, bo przed po stracie pierwszego ta reakcja była. Tutaj Legia no, w drugiej połowie no, nie stworzyła żadnej sytuacji, absolutnie żadnej. O ile w pierwszej części spotkania było dośrodkowanie z rzutu rożnego, strzał głową Juriego Ribeiro, była poprzeczka Marka Guala, te dwie sytuacje z rzutami, potencjalnymi rzutami karnymi. Adam Lyczmański wczoraj w Lidze Plus Ekstra nie wystąpił, ale przysłał tam Krzyśkowi Marciniakowi swoje interpretacje, to mówi, no piłkarz Legii jednak za dużo dołożył i karny Legii się nie należał, ani jeden, ani drugi. Nie należał się też karny Śląskowi Wrocław. Mi się wydaje, że akurat jeden Legii się należał i Śląskowi też ten karny się należał, ale to jest moja gdzieś tam prywatna interpretacja, więc suma błędów powiedzmy sędziowskich wynosi zero, ale tu nie ma co w ogóle rozmawiać o błędach sędziowskich i tak dalej, bo nie ma absolutnie najmniejszego sensu, bo Legia Warszawa na drugą połowę została w szatni. Brakowało liderów i zazwyczaj, kiedy myślimy słowo lider, to myślimy Josue, gra ofensywna, czyli człowiek, który weźmie na siebie ciężar gry, jeżeli chodzi o budowanie akcji. I w ofensywie tych liderów nie było żadnego lidera, no ale też nie było żadnego lidera w defensywie, bo każdy z tych piłkarzy, którzy wystąpili, po prostu zawiódł w tym spotkaniu. Jedni bardziej, tak jak Radovan Pankow czy Rafał Augustyniak, a drudzy mniej, jak na przykład Juri Ribeiro, ale no też jak ktoś kazałby mi wskazać najlepszego piłkarza z Legii Warszawa w tym meczu, to ja się nie podejmę takiej... Usprawiedliwie cię przy 0-4. Trudno. To przy... Znaczy nie, no ale masz... mogłeś wybrać. Masz czasem. No właśnie masz, że ktoś tam, wiesz, ktoś wejdzie, coś błyśnie i tak dalej. No widziałem na portalu legioniści.com były plusy i minusy, same minusy, chyba tylko ani minusa, ani plusa nie dostali ci dwaj, co weszli na sam koniec, czyli Kramer i Muci i Igor Strzałek, który pojawił się kilkanaście minut wcześniej. A tak no wszyscy zagrali zdecydowanie poniżej swoich możliwości. No i tu jest... pojawia się pytanie, tak? Dlaczego, co się dzieje z tą drużyną? Z drużyną, która stwarzała mnóstwo sytuacji, z drużyną, która w sparingach nie straciła żadnego gola. My mówimy od początku sezonu na temat defensywy. Ta defensywa była przykrywana ofensywą, bo w ofensywie wszystko się zgadzało. Teraz ofensywa troszeczkę osiadła na laurach, a defensywa gra, no nie chcę powiedzieć, że tak samo, bo były lepsze mecze. Były mecze gorsze, ale tutaj wróciły trochę takie stare grzechy, no bo Legia ustawiła, jeżeli na SofaScore była średnia pozycja piłkarzy Legii Warszawa, ja rozumiem, że Legia się długo utrzymywała przy piłce i tak dalej, ale środkowi obrońcy spędzali średnią pozycję, mają na połowie rywala, to okej, okay, Legia się utrzymywała, gdzieś tam budowała te ataki, szczególnie w pierwszej połowie, no ale to jak Eric Exposito przebiegł pół boiska bez asysty żadnego obrońcy, bo wszyscy byli ustawieni nie wiem, 35 metrów, 40 metrów, ale od bramki Śląska-Wrocław, nie od swojej bramki, no brakowało tej asekuracji. Znaczy dość regularnie Śląsk w trakcie tego spotkania podobnymi schematami czy podobnym pomysłem robił... Znaczy powiedział Jacek Magiera w to, że zwrócił uwagę w przerwie cały czas to samo. Panowie, oni zostawiają mnóstwo przestrzeni za plecami, pomiędzy bramkarzem a środkowymi obrońcami, no i trzeba to wykorzystać. No i Śląsk zaliczył... Samiec Stalar miał w pierwszej połowie. Pierwszej połowie, tak. Też po błędzie Pankowa, ale zobaczcie, jeszcze była sytuacja, tego, jak ten mecz właśnie wygląda. Ale jeszcze sam Samiec Stalar potem mówił, że to była taka jego klepka i de facto powinien już wtedy strzelić gole. A to było pytanie o podanie od Leszczyńskiego do Olsena chyba i to była tak jak Legia trochę Aston Villę zaskoczyła. Tak i jeszcze w pierwszej połowie była przecież taka sytuacja, że gdzieś Radovan Pankow też się przewrócił i ratował się takim, no już w parterze zagraniem. Udało mu się wtedy z tego wyjść, ale no bardzo niepewna defensywa Legii. Skoro mówisz o defensywie, widzimy tutaj statystyki defensywne Legii, w zasadzie wyniki, jakie Legii
Legia od 21 września osiągała, ile goli traciła. To są dwie bramki stracone z Aston Villą, jedna bramka z Górnikiem, trzy z Pogonią, dwie z Jagiellonią, jeden gol stracony z AZ, dwa z Rakowem i cztery teraz ze Śląskiem. Trudno mówić w tych wszystkich spotkaniach już o przypadku, jeśli nie grasz na zero z tyłu. Tak naprawdę poza meczem z AZ i Górnikiem to są spotkania, w których albo dwie bądź więcej bramek traci Legia Warszawa. Pojawił się taki, i to jest też coś, co ja chciałem z tobą omówić. Zaraz oddam głos też Dawidowi, bo pewnie masz jakieś swoje spostrzeżenie, ale Piotr Woźniszczuk na czacie zauważa, że sam sobie utrudnia sprawę, tu konkretnie kopie dołek, jak to określił jeden z naszych użytkowników, robiąc ciągłe rotacje w obronie. Ja się też tak zastanawiam. Ale wiesz co, Maciek? Poczekaj, jeszcze tylko, jakby, czy w Legii Warszawa, bo rozmawialiśmy też o tym kilka tygodni temu, czy jesteś w stanie wyodrębnić taką podstawową trójkę zawodników? No akurat ta trójka, którą wskazałem, zagrała we Wrocławiu, więc... No to ostatnio? Tak, no tak, to tak wyszło, ale dzisiaj no, brakuje takiej hierarchii, ale ja akurat trochę to rozumiem, że ta rotacja jest, no bo jednak masz ten natłok spotkań. Nie wyobrażam sobie, że będziesz miał żelazną defensywę i grał cały czas tą samą trójką w czterech, w pięciu meczach z rzędu. No wiesz, ja zadałem sobie... żelazną defensywą, a takim kompletnym brakiem hierarchii jest też pewien środek. Bo mówimy o jednej rzeczy, która jest po jednej stronie i potem po drugiej. Możesz mieć jednego, może dwóch zawodników. Libero jest taki i ewentualnie kogoś... To znaczy, wiesz co, wydawało się coś takiego, że Legia Warszawa będzie... rotowała obrońcami i Kostar Runiewicz mówił, że nie chce wymieniać po trzech obrońców co mecz, tylko jednego, właśnie, dwóch i tak dalej, więc coś takiego się przewijało i pewnie jakbyśmy jeszcze raz tę grafikę pokazali, to możemy się w sumie nad tym zastanowić, czy to się utrzymało, bo to, że będzie utrzymywał jednego, to widzimy, no po dwóch jest tak, rotowanych w zasadzie. No Ribeiro się powtarza. Tak jak Dawid zauważył, Ribeiro jest takim najbardziej powtarzającym się zawodnikiem, który jest w składzie, a tak to jest Burch. Kapłani, raz, dwa, trzy. Pojawia się Ribeiro ma 6, 4. Tak, Kapłani ma 4, Pankow ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Augustyniak 1, Burch 2, Jędrzejczyk 3. No to pokazuje to, że Jurij Ribeiro w tym momencie jest numerem jeden na tej też swojej pozycji, a wszędzie indziej no, dochodzi do różnych przetasowań. No, dochodzi przetasowań, tak, no, Rafał Augustyniak był kontuzjowany też, tak, to musimy to wziąć pod uwagę. Marco Burch się aklimatyzuje w Warszawie, też jeszcze ta jego forma nie jest taka, jakiej wszyscy by oczekiwali. No, mi trochę jednak brakuje Artura Jędrzejczyka, bo tutaj jednak można mówić różne rzeczy, ale kiedy Artur Jędrzejczyk jest w składzie Legii, no to ta defensywa po prostu jest szczelniejsza. Dobra, to tylko się wtrącę, te cztery porażki Jędrzejczyk, tylko Walkmar. No był Walkmar, tak, to prawda, choć no też zdajemy sobie sprawę z tego, że Artur Jędrzejczyk nie jest też gotowy do tego, żeby grać po prostu co trzy dni i tutaj no Kostar Runiewicz musi troszeczkę wybierać. Sytuacja, myślę, że tak jak, nie wiem, dzisiaj kolor mojej bluzy, kiedy zakładałem, żona mówiła, no taki pomarańczowo-czerwony, to chyba to jest w tym momencie takie światełko, jeszcze to nie jest takie czerwone światło turbo przy Łazienkowskiej, ale to pomarańczowe ma obowiązek się włączyć i trzeba się po prostu nad tym zastanowić, jak to dalej ma wyglądać, bo mówię, mnie niepokoi najbardziej to, że Legia od, jak te wszystkie porażki cztery, które się przytrafiły, to Legia w Białymstoku jeden celny strzał, Walkmar tak naprawdę jedna sytuacja po rzucie rożnym, pamiętam, że Josue uderzał Kun. W meczu z Rakowem tych sytuacji było więcej, tu trzeba oddać. No i w meczu we Wrocławiu też możemy powiedzieć, że no dwie sytuacje w pierwszej połowie, a żadnej po zmianie stron. Twoje spojrzenie na to, co się wydarzyło we Wrocławiu? Co, no tak zacznę od początku. Przede wszystkim Legia pojechała do Wrocławia. We Wrocławiu przegrał Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice. Znaczy w ogóle jak zobaczyli tabelę Ekstraklasy, to z tej górnej części, z tej górnej dziewiątki, o mamy
Śląsk Jagiellon nie ograł, Lecha ograł, z Rakowem nie grał, z Zagłębiem przegrał, Pogoń ograł, Radomiaka ograł, Piasta ograł. No ale to też możemy spojrzeć z innej perspektywy, bo Legia ze Śląskiem w plecy, z Jagiellonią w plecy, z Rakowem w plecy, z Piastem remis i chyba była wygrana z Widzewem gdzieś. I z Pogonią. I z Pogonią, tak? Nie, Widzew jest z drugiej części, z Pogonią. Czyli Legia wygrała z pierwszej dziewiątki z tymi, co gra, tylko na razie z Pogonią. Ale od początku, tak? Detalicznie co do tego meczu. Tak jak mówiłem, no Śląsk-Wrocław u siebie wygrał z tymi zespołami właśnie, czyli z Piastem, z Lechem, z Jagiellonią, teraz z Legią. Przede wszystkim mówimy o rewelacji rozgrywek, to też trzeba powiedzieć, zespół, który ma schematy, w którym wszystko działa, bo jednak jak spojrzymy na środek pola, Pokorny, Schwarz, Olsen, no to była przepaść. Pod kątem tego, co Legia chciała zaprezentować w tym meczu, tam był taki doskok, w te pierwsze dwie żółte kartki w pierwszej połowie, to było widać, że nie ma prawa w ogóle Legia sobie w tym meczu pograć. I to, co Paweł powiedzieliście tutaj o tej pierwszej sytuacji, ale dobra, jeszcze wcześniej, skład na ten mecz. Bo moim zdaniem Legia, kiedy pojechała do Białegostoku, zaryzykowała grę bez trzech liderów i to się nie opłaciło. Okej, tam Wszak miał problemy zdrowotne, ale też nie było Josue i Slisza. I co tu widzimy? W pierwszym składzie wychodzi Augustyniak, który moim zdaniem no nie pomógł w meczu z Rakowem zmianą i trener daje go do pierwszej jedenastki jako lidera defensywy, tutaj zawiódł. Nie ma Josue, no dobra, wchodzi Maciej Rosołek, tak? Nie wiem, kompletnie nie rozumiem tej decyzji. Wydaje mi się, że też skąd taka decyzja trenera? Ja to jedynie interpretuję pod tym kątem, że jest mecz ze Żrińskim i trener chciał już trochę porotować. Była wypowiedź Kosty Roniejcza po meczu, że Muci, no bo chyba bierzemy pod uwagę, że tym pierwszym wyborem w oczach kibiców i wielu byłby jednak Muci do podstawowej jedenastki. Tłumaczył, mówiąc. Po prostu nie Rosołek, tak. Tłumaczył Kosty Roniejczak, że nie, za późno wrócił Muci, we wtorek wrócił kadry i że nie był. No dobra, ale Marfiński wrócił w czwartek do treningu dopiero. Wiadomo, inna sytuacja, nie ma co porównywać. Ale co ciekawe, tak? W tym meczu Bułgaria-Albania no, grał też Aleks Petkow i on wrócił pewnie też wtedy, kiedy Ernest Muci, tylko że no, ma w nogach trochę mniej minut niż Ernest Muci, ale faktem, że kiedy wyciągają kibice liczbę minut z ostatnich tygodni Ernesta Muciego i Macieja Rosołka, to szczerze mówiąc, no ja nie zakładałem, że Maciej Rosołek ma tych minut rozegranych więcej. I tutaj no, sam też jestem zaskoczony. Dawid mówi o tym, że ktoś inny. No pytanie, kto? Bo znaczy, w momencie, kiedy grasz... Całku, wiesz, jakby... Znaczy, wiesz co, w momencie, kiedy grasz tym ustawieniem 3-4-3 czy 3-4-2-1, to tak mi się wydaje, że jednak na tych pozycjach, tych dwóch cofniętych napastników, czy na pozycjach dwóch dziesiątek, musisz mieć takich piłkarzy dość kreatywnych, którzy coś ci wykreują, no poślą prostopadłe podanie, gdzieś wygrają dribbling, a tutaj, no to są takie trzy typowe dziewiątki, trzech napastników, którzy raczej, gdyby każdy z nich grał na pozycji Tomasa Pekharta na pozycji numer 9, no to nikt z nas nie byłby nie zastanawiałby się nad tym, że Kosta Runiajcz próbuje kogoś przeprofilować i tutaj no, brakowało takiej kreatywności, bo jeżeli tak chodzi... Było, ale wiesz, dyskutujemy dużo o tym, że Legia ma szeroką kadrę, no i też patrzę na ławkę, był Muci, był Kramek, był Strzałek, czyli dzisiaj wychodzi Rosołek jako ta jedynka na mecz ze Śląskiem Wrocław, więc to mnie dziwi, tak patrząc z boku, z perspektywy, no wiadomo, to co mówisz, na dwie dziewiątki, no nie wiem, ale można było, wyjdziemy, Pekhart, Kramer gwał niżej. Można było dać Strzałka, można było dać Muciego. No tak jakby to mnie dziwić, trener uznał, że Rosołek będzie najlepszym wyborem na ten mecz. To i tylko tyle. A to, co on potem zaprezentował, to do tego możemy się odnosić. Bo ja też krytykowałem Johna van den Broma po 0-5 właśnie za decyzję przed meczem. Czyli postawili na Gurgula, wówczas postawili na Pereirę wyżej. I to mnie właśnie zastanawia, dlaczego takie decyzje, co samo w obronie, bo masz na ławce Jędrzejczyka i Kapładiego. Ja to jedynie interpretuję tym, masz mecz ze Żrińskim, chcesz trochę porotować, ale jednak moim zdaniem trener przesadził, bo trafił na mega dobrze ułożony Śląsk Wrocław. Znaczy na Jacek Magiera fajnie powiedział, mówi to Legia musiała, a my tu nic nie musieliśmy tak naprawdę. No i widać było ten luz, tę radość w grze Śląska-Wrocław. Widać było, że tam każdy piłkarz wyszedł z konkretnymi zadaniami na boisku i te zadania w 100% absolutnie zrealizował. Wiedzieli wrocławianie, gdzie ukąsić Legię, no i kąsali ją po prostu bezlitośnie. Było widać też, że te decyzje już w trakcie spotkania, no to były decyzje lepiej podejmowane przez Jacka Magierę, ale jeszcze pozostając przy tych wyborach personalnych, bo powiedziałeś Maciej Rosołek, można odnieść wrażenie, że z każdym kolejnym występem taka frustracja czy zirytowanie trochę kibiców Legii rośnie. Znaczy, bo ludzie inaczej, to rozumieją. Inaczej, kiedy wyniki się jeszcze zgadzały, no to jakby ten ogólny pogląd na to, jak Legia gra, był pozytywny. Okej, Rosołka mogłeś indywidualnie oceniać źle, ale jednak brać pod uwagę, że Legia wygrywa i wtedy trener mógł się bronić i powiedzieć, okej, ja go wstawiam, my wygrywamy. Natomiast teraz, kiedy on gra słabo, a w dodatku Legia przegrywa, i gra słabo no to już ale tu i nie strzela goli. Znaczy,
problem polega na tym, że wszyscy zagrali bardzo słabo i naprawdę ja nie mam absolutnie problemu z tym, że Maciej Rosołek jest przed. W kadrze Legii Warszawa, tylko że to jest piłkarz numer 16, właśnie. 17, 18, gdzieś, który będzie wchodził z ławki. Ja się z tym zgadzam, jeden tak. z kibiców wysłał mi taką prywatną wiadomość na Twitterze, a bo Rosołek lepiej się prezentuje, kiedy wchodzi z ławki. No to zadałem sobie dzisiaj rano taki trud i przeliczyłem wszystkie punkty w klasyfikacji kanadyjskiej Macieja Rosołka, odkąd jest w Legii ponad tych 100 meczów. No jednak okazuje się, że więcej punktował, kiedy zaczynał w pierwszym składzie. No ta różnica jest tam 5 czy 6 punktów, więc to też nie jest prawda, ale no to jest zawodnik, który nie będzie ci kreował gry. To jest zawodnik taki trochę do zadań specjalnych, tak, że trzeba gdzieś kogoś przypresować i tak dalej. A tutaj no w ciemno można było zakładać. Ja do mnie zadzwonili chłopaki z biura prasowego Śląska Wrocław przed tym meczem. Zastanawialiśmy się, jak to spotkanie będzie wyglądało i powiedziałem wprost, Śląsk odda Legii piłkę. Śląsk miał drugie czy trzecie najniższe posiadanie piłki w całej lidze, Legia pierwsze albo drugie, więc Śląsk odda piłkę i będzie czyhał na kontry. Jak ten mecz wyglądał? Dokładnie tak. Ale skoro ty wiedziałeś o tym, i to nie jest też jakieś ogromne zaskoczenie, w piątek rozmawiając sobie z przedstawicielami Śląska Wrocław tak po prostu publicystycznie przed meczem, to też musimy zakładać, że wiedział o tym Kostar Uniejcz. No tak, jakoś swój zespół na to brakowało przygotować. Maciek, brakowało, mi strasznie brakuje kreatywności w środku pola. No formy brakuje. Brakuje tego, że tak, że Jürgen Elitim, no, który na początku Pekar. Sezonu no jak Thomas Pekart nie dostanie dokładnego dośrodkowania w pole karne. Ale więcej go było, wiesz, ja tak patrzę na ten skład, już ci oddaję głos. No Pankow okej, okay, zostawmy, ale Wrzałek dzisiaj nie ma... Ale nie zostawmy, Dawid, Pankow zagrał najgorszy mecz, on u nas w piłce nożnej... Możemy dyskutować, od on dostał, mówiłem, że się Pankow nie podoba. Nie ja oceniałem ten mecz, oceniał inny z redakcyjnych kolegów, no to Pankow jedynkę chyba dostał, czy tam 1,5, Augustyniak tak samo dostał 1,6 mamy skalę z połówkami, tak, więc obaj dostali po jedynce albo po 1,5 i trudno się tutaj dziwić, ale mówię, wszyscy, absolutnie wszyscy, ktokolwiek pojawił się na boisku, oprócz może tego Igora Strzałka, Muciego i Kramera, no bo oni grali krótko, wszyscy zawiedli, wszyscy zagrali poniżej swoich możliwości. No Gil Diaz wchodzi i daje dwie straty, od których się zaczynają chyba też bramki, tak? Więc czy groźne sytuacje dla Śląska, ale no, no to pokazuje, że tutaj zawiedli wszyscy i każdy, no nikt nie miał absolutnie pomysłu na to, żeby te Legie pociągnąć zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, bo tutaj naprawdę no nic się nie kleiło, kiedy dostała Legia gola na 2-0, to padł mental. To, za co chwaliliśmy Legię Warszawa jeszcze miesiąc temu, za ten mistrzowski mental, że wraca w meczach i tak dalej, to mental totalnie siadł. I pewnie gdyby, nie wiem, Legia zagrała 10 meczów ze Śląskiem, no to taki by się zdarzył raz, tak, gdzie dostaje drugiego gola i wszystko się sypie jak domek z kart, ale no tak to wyglądało. Mi absolutnie od razu przed oczami miałem, kiedy poleciał ten trzeci gol, to już miałem przed oczami te mecze z poprzedniego sezonu, tylko to był inny etap budowania tego zespołu. Mecze z Krakowią i mecze z Rakowem Częstochowa. Początek poprzedniego sezonu, gdzie też w samej końcówce i krakowianie, i częstochowianie po prostu strzelali do siatki Legii bez najmniejszych problemów. Wspominaliśmy o Rosołku, on pojawił się w podstawowym składzie przede wszystkim dlatego, że nie było Josue. Mignęła nam taka grafika, jak wygląda Legia, jak gra, jakie wyniki osiąga bez Josue w ekstraklasie i to z uwzględnieniem oczywiście poprzedniego sezonu. Jeśli nie było w ogóle w składzie Josue w meczach ekstraklasy, to są 2 zwycięstwa, 1 remis, aż 4 porażki. Jeśli Josue wchodził z ławki przynajmniej w 46 minucie, czasami później, to też są 3 porażki, 2 zwycięstwa. Łącznie tych meczów jest 11. Z tych 11 meczów Legia wygrała z Górnikiem Ruchem, Stalą Mielec i Wartą Poznań. Czy jednak, biorąc pod uwagę, jak wysoka, jak wyraźna była to porażka, to dla ciebie ta nieobecność Josue jest tutaj ważnym tematem, czy Legia zagrała generalnie drużynowo tak słabo, że nie ma co wielce dyskutować, że zabrakło Josue? I w ogóle jak ty patrzysz też na te, szerzej na te statystyki Legii bez Josue? Znaczy, to wiele pokazuje, tak, jak dużo zależy, bo jeżeli jeszcze raz moglibyśmy je wyświetlić, te statystyki, to zwróćmy uwagę na liczbę goli strzelonych, bo myślę, że to
to jeszcze też może kibica Legii no, trochę przerażać. Dwa z Wartą, dwa ze Stalą, to jest 4, piąty z Radomiakiem, szósty z Lechią Gdańsk, 9 Ruch plus 2, 11, tak? A meczów mamy ile? 7 plus 5, 12, to jest 11 goli w 12 meczach, no to wynik bardzo, bardzo słaby i no Legia jest od Żozułę uzależniona i te liczby to po prostu pokazują, choć w meczu z Górnikiem Zabrze, tym wygranym 2-1, Legia dopiero gole przecież zaczęła strzelać, kiedy Żozułę na boisku się pojawił. To jeszcze jeden... Najmniej drugiego, tego decydującego, bo było 1-0, 1-1, 2-1. Jeszcze jeden temat, który też widziałem, że był mocno przez kibiców Legii podejmowany. Znów, tak mnie zastanawiam, na ile powinniśmy o każdym kolejnym zawodniku indywidualnie rozmawiać po takim drużynowym jednak blamarzu, ale... Muszę siedzieć dłużej dzisiaj. Nie ma problemu. Widzę, że wygodnie tobie tak, może być. W stroju. To muszę się tak lepiej układać trochę. Nocne gadki dzisiaj z Dawidem. Może zostaniesz nie, stroju. Nie, nie, spokojnie. A jak 1000 łapek w górę będzie? 2000. Dobrze, 2000 łapek w górę i Dawid dzisiaj ale to wieczorem wiem, że nie będzie już teraz w nocnych na gadkach. Dobra, się wracamy. Pojawia. Na razie 275 łapek. Próbujcie. Jeszcze chwilę ten program potrwa. Natomiast Rafał Augustyniak jako środkowy obrońca, szczególnie w takich meczach, kiedy właśnie Legia jest długo przy piłce, kiedy gra dosyć wysoko, kiedy czasem trzeba gonić za rywalami, którzy grają z kontrataku. Czy to jest wtedy odpowiedni wybór dla Legii? Bo można odnieść wrażenie, że brakuje takiej szybkości, takiego instynktu środkowego obrońcy. Znaczy, Maciek, rozmawialiśmy, nie wiem, pod koniec poprzedniego sezonu, szczególnie po finale Pucharu Polski, kiedy Rafał Augustyniak grał niczym profesor na środku defensywy. Ale łatał. To był inny mecz. To no był mecz, tak, Legia grała bardzo głęboko. Były takie głosy, żeby wtedy Rafał Augustyniak może będzie rozwiązaniem na bolączki reprezentacji Polski na środku defensywy. To nie ja to mówiłem, ale były takie głosy. A Rafał Augustyniak po prostu wraca do formy i zresztą rok temu pewnie gdybyśmy o tej porze rozmawiali o Rafale Augustyniaku, to głosy były podobne, że Rafał Augustyniak to bardziej pomocnik niż obrońca, bo też był bez formy i tak dalej. Później, kiedy do tej formy doszedł, to nagle te głosy ucichły i Rafał Augustyniak jednak dobrze się odnalazł na środku obrony. Po prostu Rafał Augustyniak potrzebuje czasu na to, aby dojść do odpowiedniej formy, bo gość był wyłączony ponad miesiąc z gry i to, no nie wiem, jak Dawid miesiąc by na siłownię nie chodził, to też by nie wrócił do tych ciężarów, na których prawda pracował miesiąc ale wcześniej. Więc... A widzimy, że na szczęście Dawid nie opuszcza treningu, bo kto śledzi ciebie na innych mediach społecznościowych niż Twitter, to doskonale zaraz będzie to program o moim życiu i o tym popytacie, kto ministrem sportu. Nie wiem tego jeszcze, ale może się dowiem gdzieś tam. Dawid Dobrasz. No. Programu. Tak, już mam tutaj stylówkę. Ja tylko jedną rzecz, bo Rafał Augustyniak zagrał 120 minut w meczu z Mithuriland. To był jego ostatni pełen występ przed tym spotkaniem z Rakowem. Podajesz ten przykład mniej siłowni. Kurczę, ja tylko się nad jedną rzeczą zastanawiam, czy po prostu trener tego nie widzi, że Rafał po meczu z Rakowem, abstrahując od tego Sambuja, bo miał dwie sytuacje, mógł strzelić gola, że jednak nie był najpewniejszym wyborem. Tym bardziej, że był na ławce Kapłady, który moim zdaniem bardzo dobrze wyglądał jako ten lider defensywy w meczu z Aston Villą. Więc tutaj nie wiem, czy my mamy pełną wiedzę o z tym... Z Aston Villą, Dawid, tak, no ale później masz kolejne mecze, właśnie mecz z Rakowem Częstochowa, właśnie mecz w Białymstoku z Jagiellonią, no i Kapłady już jednak wtedy okay, też rozumiem, nie prezentował tylko... takiego poziomu. No gdzieś Kostar Unieć mam wrażenie, że szuka. No też były dwa tygodnie przerwy na to, żeby Rafał Augustyniak zapomniał o tym samobuju i po nie, prostu tylko gdzieś tam mentalnie to, się odbudował. Nie? On jest w takiej formie, żeby dzisiaj być zawodnikiem w pierwszym składzie Legii Warszawa. Bo to, ja się zgadzam z tą retoryką, nie będziemy, że Kapłady może słabiej znaczy, zagrał. Znaczy ja powiem tak, nie będę zdziwiony, jak Rafał Augustyniak wejdzie na mecz w Mostarze w czwartek i będzie liderem defensywy. Ja nie będę zdziwiony, bo to jest jako piłkarz... lider defensywy, tak? Który nie będę zdziwiony, absolutnie, bo to jest piłkarz, który potrafi naprawdę, ma umiejętności, tylko to jest kwestia dojścia do formy. Ale wobec tego, co tutaj sugerujesz z tymi zmianami rotacją, to może tak, może taką koncepcję miał Kostar Uniajć, że żeby oszczędzić gdzieś Jędrzejczyka i oszczędzić Kapładiego właśnie na te mecze z Mostarem, bo od początku bo to jest trzeba było zakładać, że to jest kluczowy dwumecz dla Legii w europejskich pucharach. Z drugiej strony masz Stal Mielec w niedzielę za tydzień. Też tak pomyślałem pod kątem rywala, gdzie wtedy mógłbyś porotować jeszcze. Ale wiesz, mówisz kluczowy mecz w europejskich pucharach, ale też jednak to mistrzostwo Polski dla Legii. Nie, no to jest absolutnie to jest w tym absolutnie priorytet, więc nie możesz myśleć o tym, co będzie za
Jednak grasz w sobotę o 17.30, mecz w pucharach masz w czwartek. Okej, jest to mecz wyjazdowy. O przerwie na kadrę. O przerwie na kadrę, więc jeśli patrzyłbyś pod kątem tego, co będzie w Mostarze za kilka dni, w meczu jednak też z bardzo silnym rywalem. Panowie, jedna rzecz, to jest tak, jakbyś zagrał mecz ligowy w niedzielę, a kolejny mecz byś grał w piątek, więc to jest naprawdę ale pełen szukamy, mikrocykl, Paweł, możesz wiesz, pewnej diagnozy, zaplanować. Dlaczego był taki skład. No bo nikt chyba tutaj, jak siedzimy, nie powie tak, Rosołek dzisiaj dawał. Dobra, uczepiliśmy się go trochę, ale... Nie no, ale obecność Rosołka jest w dużej mierze związana z zawieszeniem Josue. No gdyby nie zawieszenie Josue, to nie byłoby Rosołka w podstawowym. A jesteś tego pewny? Ja jest. Niemal tak. Znaczy, byłby, inaczej byłbym Josue grałby na dziesiątce, tak. No tutaj gdyby, kwestia... Znaczy ja mówiłem tydzień temu w programie, że spodziewam... Cały czas i tak pewnie patrzy, no panowie, o co chodzi, tak? No Muci wrócił w czwartek z kadry. No ale no to... Wiesz, piątek wyjazd, no jest, gramy, mówimy o mistrzostwo, no wiesz, jakby mówię, bo czy Rosołek, jeszcze to rozmawialiśmy, pogadajmy o piłce, wiesz, że na przykład dobra, dasz mu pół roku, dasz mu jeszcze rok, ale sprzedasz go za 2-3 lata, za 4-5 milionów euro. Dzisiaj to jest fajny zawodnik dla Legii, wychowanek, właśnie na końcówkę, no przez zmianę z Mitulian, tak, bardzo ważna asysta do Kramera. To jest zawodnik zadaniowy. Tu po prostu stawiam pytanie jeszcze o decyzje personalne pod kątem wyboru pierwszej jednastki i formę pewnych piłkarzy, bo dzisiaj Patryk Kung gra wszystko. On też pewnie już trochę... Ale wchodzi Gil Diaz za niego no i wygląda jeszcze i gorzej. To o tym chcę powiedzieć. I Paweł Wszołek na prawej stronie, który widzieliśmy, że w meczach reprezentacji nie wyglądał tak dobrze. Tutaj wchodzi i też wydaje się, że nie ma takiego zastępstwa. Mimo problemów w defensywie, ta kwestia tutaj tego braku... To jest to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w programie, że kiedy tak popatrzymy, kto ma takie realne, jakościowe zastępstwo w Legii, no to może ta kadra jest dość szeroka, ale patrząc na formę poszczególnych zawodników, no to na wielu pozycjach tak naprawdę nie masz dużej alternatywy. No jest Patryk Kun i długo nic, no bo ani Makana Baku, ani Diasz to nie są w tym momencie tacy równi zastępcy, czy nawet powiedzmy ciut to, poziomu. Są równi, ale jak nie grasz ze Śląskiem na wyjeździe. Bo jak grasz ze słabszym zespołem u siebie, to nie będziesz widział takiej dużej różnicy. No przecież Pankow był wybierany w meczach z ŁKS-em i z Ruchem, tak? Przecież mówiliście, że ma też najlepsze oceny. I słusznie, miał jakie najlepsze oceny. Który to był mecz, kiedy Pankow takie bardzo dobre podanie dał? Z Górnikiem, co skończyło się chwilę później. Tak, ale zobacz, potem masz mecz z Aston Villą, gdzie Pankow w trakcie meczu musiał dojechać. Teraz masz mecz, gdzie jest trochę weryfikowany. Wiadomo, to co Paweł powiedział, taktyka, bo Śląsk od początku się ustawił, strzelił pierwszego gola, Legia podeszła jeszcze wyżej, znaczy, no to wtedy co, mówił, tak, to dawaj. Właśnie, o, to jest ciekawe też, bo taktyka, to może Kosta Runiewicz jednak założył na to, że Legia będzie grała w ataku pozycyjnym, a jeżeli dzisiaj miałbyś wskazać trzech najlepiej grających piłką środkowych obrońców Legii, no to ja bym się zastanawiał jeszcze, gdzie tu Marco Burcha, tak, upchnąć, bo też... Ribera, Augustyniak i Pankow na ten moment. No to jednak trochę lepiej radzą sobie z piłką niż Kapłady czy Artur Jędrzejczyk, tak? No to mamy odpowiedź może. I może to teraz mi tak przyszło na szybko do głowy, ale to może być faktycznie dobry trop. Tylko też na przykład a propos tego, że Legia wiedziała, że będzie grać wysoko. Wczoraj oglądałem Ligę Minus i Kuba Białek tam sprawdził pod kątem sprintu, które miejsce w lidze ma Rafał Augustyniak, jeśli chodzi o sprint w tym sezonie. 591. No ile Rafał Augustyniak meczów rozegrał w lidze? To już jest inna sprawa. Ale no to dam, nie, to, chodzi mi o to. Ale to takie zestawienie miałoby rację bytu w momencie, kiedy byłaby wyciągnięta średnia sprintów na mecz. No znaczy, bo... To jest do dyskusji, bo tylko chodzi mi o to, że Augustyniak moim zdaniem ma takie, dlatego on gra na środkowym defensorze, bo on jednak ma takie problemy trochę z obrotem, z szybszym powrotem. Wydaje mi się, że dla niego właśnie pozycja numer 6, to tego nie widzisz tak mocno, bo nie musisz tam tyle razy gdzieś biegać, jak ci rzucą piłkę z tyłu. Ja już albo wtedy tak jak grała Legia w dziesiątkę w finale Pucharu Polski, bardzo głęboko. Właśnie dlatego bardzo mi się cały czas pod prądem, ale jednak głęboko. Tak, no ale Augustyniak lepiej jak granicę. Sprawdziłem, 5 meczów zagrał Rafał Augustyniak, a niektórzy piłkarze 12. To 7 razy 90, no to trochę więcej minut jednak rozegrali, żeby tych sprintów wykonać. Ja chciałem tylko wykonać, tym, więc że Rafał to jest abstrakcyjna jest statystyka. Najszybszym piłkarzem w lidze. Nie jest najszybszym, to jak oczywiście dostajesz piłki za siebie, to potem czy tak. Ale możesz nadrobić to ustawieniem i... No możesz, ale chcesz gonić wynik, brakuje ci pewności siebie. Ale właśnie problem polega na tym, że Rafał Augustyniak takie błędy już popełniał, że grał, wychodził po prostu za wysoko. Jako ale ten... ofensywa je ratowała. A teraz ofensywa tak nie ratuje. I do tego zmierzam, że po prostu popełniał błędy taktyczne, które są do wyeliminowania, tylko dlaczego o tym czasami zapomina. No bo może też to nie jest jego naturalna pozycja, plus to, że jest bez formy, plus nie ma ogrania. To się ma prawo zdarzyć. Trener go wystawił, zaufał mu, trafili na bardzo dobrego rywala. No i nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej kluczowej rzeczy, jak już tak dyskutujemy ponad 33 minuty o Legii Warszawa. Nie, 30 minut, bo pierwsze 3 to już było dobrze, dziękuję. Poświęcone tobie. Przepraszam bardzo. Statystyka Legii na wyjazdach, bo też mi się wydaje, że jednak coś w tej drużynie się przestawia.
takiego mentalnego, jednak na wyjazdach. Tutaj trochę to przypudrował wynik w Szczecinie, bo wtedy Legia zagrała dziesiątkę, wygrała spektakularnie jednak z Pogonią, ale mamy też chyba taką listę właśnie meczów Legii. Od tego spotkania z Miedzią Legnica, który był w święta wielkanocne, jeśli dobrze pamiętam. Ja się zgadzam. To był ten mecz, który zabrał trochę nadziei już na gonienie Rakowa jeszcze w końcówce ligi i później jest porażka z Wartą, porażka z Pogonią. To był akurat mecz po finale Pucharu Polski, porażki, później porażka z Lechią. To da się wytłumaczyć. Nie no, porażki z Lechią Gdańsk nie da się wytłumaczyć. No to było jedyne zwycięstwo tego trenera. Badia, tak on się nazywał? Tak, Dawid Badia. Ja to tłumaczę na zasadzie, że ten mecz był o nic. I Lechia grał nic, i Legia grał nic wtedy. No tak, znaczy tak, mecz z Miedzią dla Legii był mega ważny. To, no to był jest mecz prawda. W trakcie świąt bodajże to Wielkiej Nocy. Raków stracił punkty wtedy na Radomiaku. Tak jest, Legia mogła wtedy zbliżyć się wielkanocny na kolejne punkty do Radomiaka. Do Rakowa. Później był jednak w głowie był finał Pucharu Polski. Została Legia wtedy dość mocno zrotowana na mecz z Wartą Poznań. Taki gol. Tobiasz wrócił do bramki. Pamiętam. Tak, Tobiasz wrócił do bramki i ta porażka też gdzieś tam, patrząc w kontekście takim, to ta porażka wtedy była gdzieś tam nieistotna, no bo jednak był finał Pucharu Polski. Do Szczecina Legia pojechała świeżo po balandze po finale Pucharu Polski i też no, można było to wkalkulować. Mecz w Gdańsku to jest absolutnie, no Dawid Badia wygrał jedyne spotkanie w Ekstraklasie właśnie z Legią Warszawa. Bramka z połowy, no tak. No bramka z połowy, się, tak, no. Okej. Okay. Mecz z Puszczą Niepołomice na stadionie Krakowi, no Legia grała tam bardzo słabo. No bo pomiędzy jakimi meczami? Pomiędzy meczami pucharowymi. No to jak była Austria, nie była przypadkiem? Przed Austrią. Przed Austrią, dobra. Pomiędzy Ordabasami a Austrią Wiedeń. Mecz z Piastem w Gliwicach, okej. Mecz... Dziesiątkę grany, wyciągnął. Grasz w dziesiątkę, tak, z Pogonią no wygrywasz. Na terenie, tak. No i porażka z Jagiellonią, no i ta kompromitująca porażka ze Śląskiem Wrocław. Na Jagiellonii też jednak za dużo tych rotacji w meczu ze Śląskiem, no to mówię. No pierwsza, po pierwszej połowie... Pojawiały się takie głosy wśród kibiców na Twitterze, że to jest taki mecz, gdzie Legia będzie kontrolowała, dominowała, a skończy się 1-0 dla Śląska. No nie skończyło się 1-0, tylko skończyło się 4-0 i w ogóle też widziałem gdzieś takie zestawienie, że to od 80 któregoś roku Legia pierwszy raz straciła w Ekstraklasie 4 gole w jednej połowie, więc to też jednak dużo mówi. No do tego zestawienia można by było jeszcze dorzucić pewnie zestawienie, znaczy mecze pucharowe, tak? No bo w Szymkęcie był remis, w Wiedniu zwycięstwo, w Herning z Mitty Land też był remis i teraz z AZ Alkmaar była porażka, więc no 1-2-1, tak, jeżeli chodzi o statystyki, ale no jest to też na pewno do zastanowienia. Dobrze. 33 minuty o Legii Warszawa. Na razie starczy, ale jeszcze do tego tematu wrócimy, no bo Legię czeka mecz ze Zrińskim Mostar i o tym sobie też jeszcze porozmawiamy, jak to dalej może wyglądać, ale o Lechu Poznań parę słów też należy powiedzieć, bo jednak w Lechu, jeśli popatrzymy na wyniki, to dzieje się naprawdę całkiem nieźle. Kolejny raz chyba można powiedzieć, Dawid, takie po prostu wykonane zadanie, bo kolejny taki rywal jednak z trochę niższej półki przy bułgarskiej, ale Lech, co prawda, gola znów stracił, nie udało się zachować po raz kolejny czystego konta, ale tak nerwów też chyba nie było tak jakoś bardzo dużo. No było trochę, w sensie w tej drugiej połowie było, ale znowu na własne życzenie, bo na boisku pojawił się niejaki Antonin Fase. To jest 23-letni zawodnik, który już strzelił gola Lechowi w tym sezonie w barwach Żargilisu Wilno. I to był zawodnik, który przy stanie 2-1 miał sytuację na szóstym metrze, gdzie mógł wykonać wyrok, ale totalnie się pomylił, nie trafił w bramkę. I to byłoby takie typowe lechowe zakończenie tego meczu, kiedy rywal, który absolutnie nie może nic zrobić, jakimś cudem strzela bramkę przypadkową i jeszcze ten Fasek, który już strzelił jednego gola Lechowi w tym sezonie, właśnie się pojawia w barwach LKS-u i właśnie tego Lecha dobija na 2-2. Więc to był taki jedyny moment tej drugiej połowy, kiedy Lech znowu trochę zagrał dwie różne połowy i wyszedł drugą połowę i było groźnie, bo bramka z przypadku, 2-1, no ale na szczęście Lech z tego uciekł. I to nie wygrał. Jest najważniejsze, znaczy to nawet nie jest jakoś super istotne, ale tak sobie spojrzałem w statystyki na Wyscoucie, to LKS wyższe XG niż Lech miał. No pewnie po tej sytuacji też. Też ze względu pewnie na to, że jednak piłkarze Lecha w bardzo jakościowy sposób kończyli trudne sytuacje, no bo jakby gole i Welde, i pierwszy gol Mikaela Iszaka, to były takie sytuacje, kiedy pewnie te gole oczekiwane nie były na
Na zbyt wysokim poprawie Anton Fase i Żelgiris Kowno, a nie Wilno. Takie dwa jeszcze detale. Wilno jednak, Żelgiris. Cały czas każdemu się chyba to Żelgiris Wilno bardziej kojarzy. Chyba najbardziej Mariuszowi Rumakowi. Kowno wiesz. Zostało w pewien sposób pokonane. Co do tego spotkania jeszcze tutaj, to chciałbym tylko się odnieść właśnie do tego, że tak, najmocniejszy skład, jaki chyba Lech mógł w tym momencie wystawić. Co prawda tylko jeden z tych nowych transferów, bo był tylko Anderson w składzie, który zagrał całkiem niezły mecz. Dzisiaj Balua może tym meczem jednak wrócił do swojego starego poziomu, tak bym powiedział, ale jednak zasłużenie był w pierwszym składzie. Cały czas Lech czeka na powrót Hoticza, no i goli Zadecha przede wszystkim, bo mówiliśmy, że on ma tu się pojawić po przerwie na kadrę, a zgodnie z tym, co mówiłem w zeszłym tygodniu, no on jeszcze w tym okresie przygotowawczym do meczu z Krakowią i tego z Jagiellonią, no nie pojawi się w kadrze meczowej. Także jest to na pewno taka szpileczka dla Lecha, że gdzieś tu ta komunikacja przy jego kontuzji kolana, no 6-7 miesięcy i nie było to zerwanie, więc to faktycznie jest długo. Ale wracając już do detalicznie co do meczu, no Lech bardzo dobrze wygląda w pierwszych połowach ostatnio, to też trzeba sobie powiedzieć, bo potrafi w kolejnym spotkaniu z rzędu strzelić, no praktycznie dwa gole w pierwszej połowie i to imponuje, nie licząc meczu z Pogonią Szczecin, tak było z Rakowem, tak było z Puszczą, tak było z ŁKS-em. Coś się dzieje w tych drugich połowach na pewno. Czy taki tryb ekonomiczny, ja miałem wrażenie, tak, że Lech to się powtarza łączył. To tak jakbyś jechał sobie samochodem, to nagle jechałeś 140 w pierwszej, w pierwszej połowie, to w drugiej wrzucasz 90, żeby to spalanie tam w silniku miało, no, było jak najniższe. Tak, i to może martwić, też sobie to zanotowałem, że Lech wygrał 10-11 meczów ostatnio u siebie i zaczyna się tworzyć taka twierdza bułgarska, dlatego też jest taka nadzieja i widziałem kursy bukmacherskie na mecz Lecha z Jagiellonią, bardzo zdecydowane, gdzie według bukmacherów Lech na Lecha jest płacone tylko 1,55. Tylko Górnik Zabrze, tak? Zremisował. No, tak, tylko Górnik Zabrze zremisował, no można policzyć też ten mecz z Wartą Poznań, powiedzmy wyjazdowy, no ale... Tylko wygrany dla Lecha przy bułgarskich. Tak, to też trzeba sobie o tym powiedzieć, bo teraz przyjdzie taki prawdziwy test, były dwa mecze z Beniaminkami, słusznie wygrane. Na pewno to martwi, że Lech znowu stracił gola, bo to jest jednak 13 na 15 spotkań, gdzie Lech nie potrafił trzymać tego czystego kąta. John Van den Brom trochę zaczyna przyjmować taką narrację Kosty Runiajcza, że najważniejsze jest to, że wygrywamy, ale jednak trochę tutaj łyżkę dziegciu trzeba dołożyć do tego miodu, bo jutro naprawdę jest bardzo ważne spotkanie w kontekście Lecha Poznań, które pokaże, czy ta drużyna już jest gotowa na kolejne wyzwania, na większe cele dzisiaj. Na takim celem na pewno będzie Jagiellonia w tym momencie, że już Lech się otrząsnął po tej porażce z Pogonią Szczecin i mówię, przede wszystkim zdrowotnie to wygląda dużo, dużo lepiej, bo duet Dagerstal-Milic jest takim pierwszym wyborem, Joel Pereira, Elias Anderson na pewno też zyskał kilka punktów. Panowie, Mrozek, liczyliśmy mu na trybunie prasowej na 6 podań, miał wszystkie 6 celnych. Co prawda 3 z nich były takie, jak ja bym do Pawła tutaj podał, no może 2, ale to już i tak na plus, że te było dwa takie dłuższe podania, gdzie było widać, że chyba nad tym zaczęli faktycznie trenować, bo z takim przeciwnikiem, kiedy Ełkę spróbował aktywować pressing, to od razu musisz piłkę przerzucić i też słowa Piotra Stokowca po konferencji, który był załamany tym, że ŁKS w ogóle nie wyszedł na pierwszą połowę. I to faktycznie było widać, bo moim zdaniem nie było słabszego rywala przy bułgarskiej. No dobra, Żelgiris Kowno, to był rywal, który można by powiedzieć... ŁKS ma tak chyba na wyjazdach 0-0-7 taką magiczną. Paweł, ŁKS strzelił swojego drugiego wyjazdowego gola i 7 w sezonie przeciwko Lechowi Poznań w dość jednak przypadkowy sposób. I tu na pewno, jak już mówimy, bo ty zadałeś na początku takie pytanie, że Lech wykona obowiązek. Tak, wygrane domowe u siebie z takimi rywalami, z Beniaminkami, które fatalne są w tym sezonie, są absolutnym obowiązkiem i to jest po prostu tylko wykonanie zadania w dobry sposób i... To najważniejsze to nic nie możesz zyskać, tylko możesz stracić tak naprawdę. I to było czuć przy 2-1, kiedy Lech się przez moment chwiał na nogach. No niestety na nogach chwiał się Afonso Souza, tak powiem z przymrużeniem oka oczywiście, ale najważniejszą wiadomością w ogóle tego weekendu dla mnie z perspektywy Ekstraklasy jest to, że z Afonso Souza jest wszystko dobrze, bo kiedy widziałem tę sytuację na żywo, bo tak nie wiem, akurat spojrzałem, to wyglądało to źle, albo nawet bardzo źle, bo to nie było upadnięcie, tylko osuwanie się na murawę, tak bym to ujął i Filip Marfiński od razu też zareagował, że coś się z Souzą dzieje, od razu kiedy była, ja nie wiem czy to było widać w telewizji, bo nie oglądałem powtórki meczu. No od razu gdzieś podbiegł chyba jeden z, czy to był profesor Pawlaczyk, przełożył Souzie nogi na prawą stronę. Kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się dzieje, ja zszedłem na dół do Migzony, nagle widzimy, że karetka odjeżdża na sygnale, co było niepokojące. Gdzieś tam szybko próbowaliśmy się dowiadywać, co się dzieje. Jednak Souza bardzo szybko odzyskał przytomność, porozmawiał też z trenerem, po prostu zawieźli go na rutynowe badanie i wszystko jest dobrze. Pewnie wieczorem już była też taka wiadomość od samego. Sam wrzucił Afonso Souza, więc fajnie, że bo mówię, no to takie wiesz, Mark Vivien Foe i takie tematy się przypominały, bo to jednak wiesz, kiedy
gość po 10 minutach wchodzi na boisko i nagle po zdobytej bramce, nie po jakiejś tam sytuacji, nie wiem, czy wcześniej by w głowę dostał czy coś, no normalnie po prostu się kładzie na murawie i jak go znosili, to wyglądało to strasznie przez chwilę. Tam Bednarek podbiegł, więc naprawdę super, że nic się chłopakowi nie stało. No i Lech wykonał zadanie, 3 punkty dzisiaj nad Legią, bardzo ważne spotkanie jutro i przede wszystkim w Poznaniu wydaje mi się, że wróciła taka wiara, ale nie w perspektywie tego, co robi Lech, tylko to, że Legia przestała być nieśmiertelna, że nie ma w tej lidze już takiego zespołu. Raków wczoraj przegrał. No to już zakładam, że powiedzmy jeszcze poprawiło trochę nastroje w Poznaniu, ale powiedzmy to pokonanie 4-1 Rakowa dzisiaj daje takie przeświadczenie, dobra, od nich jesteśmy chociaż lepsi, oni mają puchary, mają swoje problemy, mają kontuzje, bo też ten problem ze stoperami jest w Rakowie. Częstochowa i Dawid Szwarga twardo o tym mówi, że jednak jak grasz trójką stoperów i chcesz zachować jakąś organizację gry, to przydałaby się tam stabilizacja. A przy wyzwaniach takich jak, nie wiem, trudne murawy, mecze w europejskich pucharach, różne kontuzje, urazy, zawieszenia, takie rzeczy się właśnie po prostu dzieją. Na pewno ważnym wątkiem w Lechu Poznań jest powrót do formy, bo chyba już tak można powiedzieć Mikaela Iszaka. Trochę to trwało, trochę potrzebował zaufania i takiej wiary też trenera w to, że wreszcie zacznie strzelać, ale wreszcie dublet, bo na to trochę czekał, rok zdaje się, Mikael Iszak. I widzisz teraz, bo powiedziałeś o tym składzie, że Lech zagrał w najmocniejszym zestawieniu, czyli Welde, Marchwiński i Iszak, to w tym momencie są chyba takie niepodważalne postacie, jeśli chodzi o Lech Poznań. Ewentualnie do nich można kogoś dobierać na tym prawym skrzydle i tam jakaś rywalizacja może się toczyć, jeśli wszyscy już będą zdrowi, chociaż Golizadek to raczej kwestia tygodnia, a nie dni, jeśli chodzi o kadrę meczową. Zapewne. Tak, no to cały czas czekamy na Golizadeka. Zostało to zapytane John van den Brom na przedmeczowej konferencji. I tu akurat trochę mi się nie podobało zachowanie trenera, bo mówię na zasadzie, proszę nie pytajcie mężu Golizadeka do kiedy, tylko w momencie, kiedy on wróci. No ale no to po co są te konferencje prasowe? No właśnie chyba po to... Pytanie jest naturalne. No jakby ja tego też nie rozumiem, tylko wiesz, no, brakuje takiej komunikacji. Znaczy, jeśli trener ma nie być pytany na konferencjach, wystarczy wydać komunikat, może nie, no to mówię, bo też na przykład padło pytanie od jednego z kolegów po meczu. Okej, ja rozumiem, że trener ma holenderskie podejście, może się trochę irytować. Czy problemem jest to, że Lech w 15 meczu stracił gola? No to trener, że nie chce mu się na to pytanie odpowiadać. No ja wiem, że w Holandii jest takie podejście, że jak wygrywamy i jest wszystko super, to o co mnie tu pytacie, ale jednak no to są takie nasze, powiedzmy, dziennikarskie, proste, polskie pytania, że widzisz, że Lech Poznań z Puszczą traci frajerskiego gola, z Rakowem traci gola, który nie powinien wpaść, i dzieje się to znowu z UKS-em. Działo się to ze Spartakiem. Takim trawa, działo się to z Żarglistem. Właśnie też to, o czym Paweł trochę mówił, że Lech Poznań większość goli traci w ogóle w drugiej połowie z tych, co stracił. I też trzeba sobie o tym powiedzieć, dlaczego tak jest. Bo właśnie moim zdaniem gdzieś w przerwie brakuje takiej realnej mobilizacji szatni. Panowie, tu jest tylko 2-0. Na tym się przejechali też ze Spartakiem Trnawa, bo prowadzili, dali sobie strzelić gola, co potem miało konsekwencje w rewanżu. Dokładnie, bo to był mecz wyjazdowy, widzieliśmy, ja się nie spodziewałem, tak jak wracamy jeszcze do tego koszmaru w Trnawie, że tam będzie taki kocioł, że tam każda piłka, każdy wygrany pojedynek to był aplauz kilkunastotysięcznej słowackiej publiczności i Lech tam został zagoniony do rogu i w tym rogu poległ. I o to mi chodzi, że nagle, kiedy UKS nie potrafi nic zrobić w pierwszej połowie i dobrze, że wpadła ta bramka do Lecha na 2-0, no to w drugiej połowie Lech nie może ściągać, tak jak Paweł powiedział, no z piątki na trzeci bieg i sobie jechać nawet na pusprzęgle, jeszcze kolokwialnie mówiąc, no bo takie rzeczy się potem dzieją, już polska piłka widziała takie rzeczy, że nagle ktoś łapie gola, był moment, ktoś straci piłkę, masz 2-2 i co, zamuruje się przeciwnik, było już takich meczów w Poznaniu i za kadencji żona van den Broma, pamiętam Koronę Kielce, która beznadziejna przyjechała do Poznania, a nagle się zrobiło 2-2 i miał, gdyby sędzia Frankowski podjął dobrą decyzję o rzucie karnym, który dopuścił się Antonio Milicz, byłoby 3-2 może, a się skończyło 3-2 dla Lecha, bo przy Szymczak i strzelił gola. Więc dziwię się po prostu, że naprawdę, jak ja bym był tutaj dzisiaj trenerem Lecha przy 2-0, panowie, ale z czego wy się cieszycie, tak? Że się to powtarza, to nie jest jedna sytuacja. Mówię, ja staram się też włożyć łyżkę dziegciu do tego, że w Lechu jest teraz trochę lepiej. Po prostu to martwi, że znowu przyjdzie lepszy przeciwnik i to się może tak nie skończyć pozytywnie, ale dobra, Lech wygrał, ważny mecz teraz z Jagiellonią. Gdyby przedpieczętował to zwycięstwo, to wydaje mi się, że naprawdę w Lechu Poznań wtedy ten kac po Trnawie minie na dobre. I to, że Legia zdjęła tę maskę nieśmiertelności i widzisz, że Legia jest dzisiaj do pokonania i też będzie się mylić, to po prostu w Lechu uwierzyli, że nawet przy tym, co się wydarzyło, przy tych wpadkach, problemach, które są,
da się być może nawet być tym liderem na koniec roku, ale to o tym wszystko się przekonamy pewnie po wtorkowym meczu, jak to będzie wyglądało. Mówisz o byciu liderem, widzieliśmy kilka razy w trakcie tego programu tabelę Ekstraklasy, możemy sobie jeszcze raz rzucić okiem. Ona nam też pokaże, jak istotne z perspektywy tego, które miejsce teraz Lech zajmuje, gdzie jest Jagiellonia, jest ten mecz wtorkowy. 23 punkty Lecha Poznań, 25 Jagiellonii. No to jest prosta matematyka, jeśli Lech wygrywa, przeskakuje Jagiellonię i ale zrównuje się punktami ze Śląskiem, który jest liderem. Dla ciebie Lech właśnie na bazie tej formy, przede wszystkim przy bułgarskiej, jest takim wyraźnym faworytem, czy jednak nie można nie doceniać Jagiellonii i tego, jaką pracę tam trener Siemieniec wykonuje? To na pewno, ale przyjeżdżają jednak dwa zespoły, które mają problemy w defensywie, bo obie drużyny straciły po 13 goli, jeśli się nie mylę, bo teraz mówię z głowy. Ogólnie w tym sezonie w Ekstraklasie tylko Śląsk ma najlepszą defensywę, a i Legia, i Raków mają tych bramek postracone właśnie tak po 13, po 14, więc widać, że dziś każdy z tych zespołów ma problemy w tej formacji. No a Jagiellonia ostatnie 4 mecze, 3 ligowe, no ma serię 6 spotkań bez porażki, tak? 5 w Ekstraklasie. Lech też ma taką serię u siebie, bo nie przegrał, aha, przepraszam, to nie ta statystyka, bo chciałem powiedzieć, że tylko Jagiellonia Białystok w tym sezonie zawsze strzela gola. I ostatni raz nie strzeliła właśnie przy Bułgarskiej w Poznaniu na koniec sezonu w tym granym meczu 2-0, ale szczerze mówiąc bym się bardzo zdziwił, bo nigdy... A z Rakowem strzeliła w pierwszej kolejce? To ten mecz jeszcze, przepraszam, to masz rację. To ten mecz i tak to w każdym meczu Jagiellonia tak strzelała. To tutaj sobie źle to wynotowałem. Kwestia jest też tego typu, że Lech akurat gra z Jagiellonią u siebie, to ma dobrą pasę, bo to są 3 ostatnie mecze wygrane, 7 strzelonych goli. Faktycznie Jagiellonia, co przyjeżdżała do Poznania, miała zawsze jakiś problem. Wiemy, że Jagiellonia miała zazwyczaj problemy na wyjazdach. W zeszłym sezonie tylko 1 wygrany mecz, w tym sezonie już 2 spotkania wygrane, więc jest pewien progres. Ale przyjeżdża drużyna, która ma strukturę gry, ma jasny teraz skład. Wszystkie transfery, praktycznie jak sobie dzisiaj tak sprawdziłem, to tam wypaliły, bo jakbyś sprawdził Naranjo, Dieges, Marczuk, Hansen, no to wszyscy praktycznie wydajesz ich i dają radę, nawet skrzypce. Pululu. Pululu przede wszystkim, tak, bo tak sobie też sprawdzałem, że Gual ma w lidze 1 gola, jeśli nie mylę, a Pululu ma 6. Wiemy, że strzela te karne, ale jakby mi ktoś powiedział przed rozpoczęciem sezonu, że oddajesz króla strzelców, bierzesz Pululu, który na początku wyglądał dyskusyjnie, powiedzmy, ale te gole gdzieś strzelał, no to jest to pewne zaskoczenie i wydaje mi się, że Lech tak, jest faworytem tego meczu, ale trzeba na pewno bardzo uważać. Jestem ciekaw tej strony, gdzie będzie grał Marczuk na Andersona. Tam myślę, że może do wielu ciekawych pojedynków dojść, że Dominik Marczuk zostanie zweryfikowany przez takiego bardzo poważnego ligowego obrońcę, też mam takie wrażenie. Mówisz, że Andersonie? No tak, no. No jak ci powiem, nie przekonam się, Anderson. Dobry miał mecz, teraz lepszy, ale jak mam być szczery znowu, to nie ukrywam, że tam może mieć Lech największe problemy właśnie. Ja bardziej pomyślałem o pojedynkach Christophera Welde, jednak z między innymi Bartkiem Wdowikiem, tak? Na lewej stronie czasami się zmieniają, bardziej tak, to na prawej Saczkiem. W takim razie z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który przecież ma ponad 130 meczów. Z nominalnym środkowym pomocnikiem. Wsparcie Praga, tak, ale wydaje mi się, że to ten ruch wypalił. Też jestem ciekaw, czy Mateusz Skrzypczak wyjdzie na źródł defensywy, bo on strzelił 2 gole w Ekstraklasie, jednego ma właśnie na koncie z Lechem Poznań na koniec zeszłego roku, kiedy trafił Lecha na 1-0 w Białymstoku. Lech wtedy wrócił do tego spotkania. Także no, taka drużyna, która mówię, no 2 najsłabsze formacje, defensywa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy atak Lecha Poznań, bo też jestem ciekaw perspektywy właśnie Filipa Marfińskiego, który miałem wrażenie, że jednak to, o czym mówiłem, trochę dostał innych zadań w tym meczu, żeby grać nieco wyżej, że Iszak trochę schodził bardziej do rozegrania, bo też ta pierwsza bramka, to było widać, że Filip Marfiński gdzieś tam był wyżej przy bocznym sektorze. Iszak był nieco bardziej cofnięty i strzelony gol. Jeszcze słówko tylko o Iszaku. Super, że wraca, ale jednak czekam na poważniejszych rywali, bo okej, to wykończenie imponuje. Pokazał tym strzałem, że to był już taki strzał na miarę kapitana tego zespołu, ale jednak czekam właśnie na takie potwierdzenie tego, że on wraca w meczach z Jagiellonią, bo też dał impuls w meczu z Miedzią Legnica sparingowym, gol i asysta. Teraz 2 gole, cały czas czekamy na pierwszego hat-tricka. Zresztą Iszak goni też Krystiana Gytkiera, bo jeśli się nie mylę, Krystian Gytkier jest najlepszym strzelcem zagranicznym kolejarza, ma 65 goli. Mikel Iszak strzelił swego 62 gola właśnie, biorąc pod uwagę tą drugą zdobytą bramkę, więc czekamy, czy Iszak... Do jesieni, do końca roku kalendarzowego. Do końca roku mógłby go łyknąć, tak kolokwialnie. Wiesz, tak jeszcze tylko słówko o Iszaku i Marfińskim, jak się ustawiali, sobie rzuciłem szybko okiem na ich średnie pozycje i tak ciut bliżej bramki rywali Mikel Iszak, ale faktycznie bardzo, bardzo blisko. Udało się to na boisku nawet najbliżej?
ustawienie takie średnie, Christopher. A to nie dziwi, ale akurat Welde w pierwszej połowie wyglądał słabo. Strzela, nie strzela, bo to jest mój piłkarz w naszym zakładzie, że ma... I mój kapitan fantazy w tej kolejce. Ja Marfińskiego. Dał rady. No, ja tak myślałem właśnie, czy Welde trafi, a jeszcze nie dość, że dał asystę w tym meczu, tak? To jeszcze go nagrał? Bardzo ważne pytanie teraz, bo Kwekweskiri to wiem, że nie jest twój ulubieniec, ale co ci się podobało bardziej, asysta Kwekweskiriego, czy zakończenie tej akcji przez Welde? Powiem ci szczerze, że jak wszedł Kwekweskiri, to tak patrzę, mówię, o matko, co tu się w ogóle dzieje? No powiem ci, że... Teraz będzie ten nagłówek taki, ekspert pomyślał, o matko, kiedy on wchodził na boisko. Nie, no powiem ci... Jeszcze musisz za głowę się złapać, żeby dobrze była... Jedynki był. No dramatyczne, no też było widać, że no jest wzięty gdzieś, no nie chcę mówić, że z plaży, ale tak, no nie jest w dyspozycji meczowej i nagle daje takie podanie, że wszyscy tylko mogą otworzyć buzię i zrobić wielkie, wielkie oczy, bo... Nie wiem, czy to było zamierzone podanie. Powiedzmy, że było, ale no parabola lotu piłki i wysokość w ogóle. Myślałem, że ona w trybuny gdzieś poleci. Nie, nie, no tak musiałem się po głowę podnieść, no, i patrzeć, jak ona leci i spada i że Welde to wykończy. No on lubi takie piłki. Mam wrażenie, idealnie mu spadła właśnie na trochę na jego klepkę, więc tutaj, no Kwekweskiri to jest właśnie piłkarz, tak jak mówiliśmy o Kitelu, że to jest piłkarz momentów, no to Kwekweskiri też ten moment potrafi mieć. On trochę ginie w takiej grze, gdzie trzeba trochę przyspieszyć, zwolnić. On umie to ma rytmie, ale mam wrażenie, że kiedy rywal trochę naciska, to Kwekweskiri już się trochę gubi. A też biorę pod uwagę to, że jednak Lech w meczu z Puszczą i z UKS-em miał tyle miejsca, że nie wiem, czy w trzech następnych meczach będzie miał tyle miejsca. Że tu też jestem ciekaw, bo to było widać w meczu Zagłębia, jak Jagiellonia trochę to też Śląsk robił w meczu z Legią. Od razu ma jakiś piłkarz Lech, w tym wypadku powiedzmy Zagłębia Lubin, piłkę nawet na 40 meczu przed swoim bramką, doskok, przejęcie, kontra. PPDA patrzyłem na Wyscoucie, to Lechu było 4-9. Nie Lechu, tylko w meczu Jagiellonia Zagłębie Lubin, to Zagłębie średnio wykonywało tam 9, coś podania, Jagiellonia 20, coś, więc no to dało się z perspektywy telewizora już to wychwycić. Kubicki transfer Jagi też. Kubicki, tak, no ale to jak Dieguez wyprowadza sobie piłkę spod własnej bramki, gdzieś tam z wód na dwóch rywali, to naprawdę, no tak jak w Legii możemy powiedzieć, że ze Śląskiem nikt nie dojechał, tak w meczu Jagiellonia Zagłębie Lubin absolutnie wszyscy piłkarze Jagiellonii Białystok dojechali i weszli na swój najwyższy. Na czele właśnie z Mateuszem Skrzypczakiem, który strzelił gola, a też sobie sprawdziłem przed programem, Dieguez i Jalomerowicz to jedyni piłkarze Jagiellonii, którzy grają wszystko w tym sezonie, od pierwszej do ostatniej minuty i imponuje faktycznie to wyprowadzenie piłki tego zawodnika i też się dziwię, bo oni przecież na Naranjo, to też rozmawialiśmy o tym, dwóch zawodników, którzy ze Spadkowicza dla Liga 2 są wzięci. Wiadomo, że ci piłkarze stamtąd przychodzą i odpalają. Ale to Łukasz Masłowski tutaj wykonał naprawdę mnóstwo. Nie, ja się zgadzam, pracy, tylko na logikę. Bo on wyciągnął, zobacz, Gujambę wyciągnął w tamtym sezonie, Guala wyciągnął, przecież Gual trafił do Jagiellonii dopiero w momencie, kiedy Łukasz Masłowski stał się dyrektorem sportowym w Białymstoku, więc no tu ma naprawdę wysoką skuteczność. A jeszcze był przecież ten Kamilo Mena, który gdyby moim zdaniem nie problemy zdrowotne, to inaczej, ma papiery na granie, bo widać, no jest w Lechii Gdańsk teraz, tak? Jest w Lechii Gdańsk, ale... Jest, po prostu jest. Ale zdziwię się, jak z tego piłkarza coś nie będzie. To znaczy, że on tam miał jakieś zamieszanie, bo nie chciał iść do tej Lechii, niech sobie poradzi ze swoimi problemami, tak jak Mateusz Żukowski, tak mi się przypomniało. Słyszałem, że taktycznie tak nie do końca realizuje wszystko to, co trenerzy od niego wymagają. A to możliwe, dlatego w takim razie jest na poziomie pierwszej ligi. Po prostu wydawało mi się, że jak on przychodził do polskiej ligi i Jokota do Górnika Zabrze, oni dwójkę przychodzili z Walmiery. No to mówię, myślałem, że Mena nawet da więcej jeszcze, no ale nie dał, ale powiedzmy, że jak na statystykę transferów Łukasza Masłowskiego i skuteczność, to wydaje mi się, że wielu piłkarzy by, wielu klubach chcieliby mieć połowę tej skuteczności i jeszcze właśnie co do tej sytuacji, jak Jagiellonia potrafi wysoko grać na rywali i to będzie dla Lecha mega wyzwanie, że tu będzie cały doskok. Patrz, sytuacja z tym pierwszym rzutem karnym, którym podyktował Bartosz Frankowski, ostatecznie nie było karnego, ale Kubicki tam idealnie, oni szukali takich momentów, gdzieś ci piłka odskoczy, ktoś przed ciebie wbiega, szybki taki doskok i to też mega robił w tym meczu Romańczuk, więc tu jestem ciekaw, jak właśnie taki środek pola Kubicki, Romańczuk zderzy się w meczu ze starciu... Jeszcze Nene, który też jest bardzo jeszcze dobrej Nene, formie, tak? W starciu jakby z Murawski, Kallström. Tu jestem ciekaw właśnie jednak pojedynek w środku pola, jak to będzie wyglądało. Mam wrażenie, że kiedy jednak Murawski albo Kallström schodzą z boiska, to w Lechu wygląda to nieco gorzej. Murawski też musi na te kartki uważać, bo te faule ma takie cały czas
cały czas na pograniczu, więc naprawdę bardzo interesujące spotkanie pod kątem takich wielu rywalizacji, dwóch bardzo skutecznych zespołów, bo Jagiellonia 26 zdobytych bramek, Lech 23, Raków ma 24 teraz bodajże, więc jedną zdobytą bramkę więcej, więc dwie takie słabsze defensywy, mega mocne ataki w tym momencie i zróbmy jutro widowisko, a ostatnio przy Bułgarskiej bardzo dużo goli wpada przed przerwą, przynajmniej minimum dwa, jak tak patrzę w ogóle w meczach Lecha ostatnio dużo goli przed przerwą, bo to trzy w Szczecinie, trzy w meczu z Niepołomicami, trzy w meczu ze Stalą Mielec, także taki ruszcie od pierwszego momentu, że przed Ligą Mistrzów było takie wysoko zawieszona poprzeczka pod kątem piłkarstwa w Polsce. Przystawka. Tak. Paweł mówił o tym współczynniku PPDA, czyli to jest liczba podań, do których dopuszczasz przed podjęciem akcji w defensywie. Lech miał 4,9, to jest bardzo niski, zarazem dobry współczynnik. No, UKS-em, ale to UKS, tak. A UKS ile miał? O tym pamiętać. Zaraz tobie to sprawdzę, bo się już... Dobrze, że było ciepło w sobotę, bo szkoda Bartka Mrozka było, tak biedny tam wymarł, a tak naprawdę istnieje świetna pogoda do pisa w środę. UKS, tenże współczynnik miał z Lechem Poznań 12,9, prawie 13, Lech 4,90. Razy. 8, gdzie średnia z tego roku kalendarzowego w Lechu to jest 9,28, czyli prawie dwa razy lepiej. Za Lechem taka jazda obowiązkowa, teraz Jagiellonia, potem Krakowia, potem Ruch u siebie i koniec z Legią Warszawa przed przerwą na kadrę. Jeszcze Zawisza. Nie biorę pod uwagę czegokolwiek innego niż zwycięstwo. Dobrze usłyszałem, 4000 kibiców z Poznania i chyba już 13 tysięcy biletów kibiców Zawiszy. Także wielkie święto Pucharu Polski, a rywalizacja zespołu z czwartego poziomu rozgrywkowego. Teraz Zawisza, jeśli dobrze widziałem, remis u siebie chyba z Winietą Wolin. Także już powoli tutaj śledzimy, jak wyglądają rozgrywki trzeciej ligi grupy drugiej. Ja zawsze dobrze, ja cię przepytam tuż przed meczem z Zawiszą. Pogoń 2 Szczecin, także śledzimy kto tam może awansować do pierwszej, do drugiej ligi w tym wypadku. Dobrze, o Lechu sobie teraz też szeroko porozmawialiśmy, ale na koniec wrócimy jednak do tematu Legii, bo przed Legią mecz teraz ze Zryńskim Mostar. Cztery porażki z rzędu, o tych problemach już sobie dużo, Paweł, rozmawialiśmy. Natomiast w tobie bardziej jest takie przekonanie, że Legia okej, przegrała cztery mecze, ale są pewne symptomy, żeby myśleć, że będzie lepiej? Czy raczej jest taka obawa... Nie za bardzo wiadomo, dlaczego tak się dzieje, dlaczego przegrywamy i co teraz, jak wyjść z tego kryzysu? Dobre pytanie. Tak naprawdę, Legia gdyby... Czyli to jest kryzys. Nie, to, że jest kryzys, to jest chyba bezdyskusyjne. Teraz inaczej, pytanie, czy więcej masz takich symptomów, okej, zdarzyło nam się, zawaliliśmy parę razy, ale możesz na czymś starać się budować, czy jednak jest tak, lecimy w przepaść i nie bardzo jest się czego złapać? Nie, wydaje mi się. Zresztą patrzę na to, jaki też teraz się terminarz układa dla Legii Warszawa w Ekstraklasie, to plus ten mecz w Pucharze Polski, to jednak wydaje mi się, że za chwilę jakaś taka mała seria zwycięstw się drużynie z Warszawy przytrafi. Myślę, że jeżeli chodzi o drużynę z Bośni i Hercegowiny, to pokazała już w tych rozgrywkach w europejskich pucharach, że jest w stanie napsuć krwi faworytom, że ta grupa legijna, powiedzmy, jest bardzo wyrównana, więc no, serię porażek trzeba przerwać i jeżeli będzie remis, no to będzie takie przyjęte, myślę, że z umiarkowanym zadowoleniem, że jednak ze zrozumieniem bardziej niż zadowoleniem, a zwycięstwo by pokazało, że ta drużyna fajnie zareagowała na to, co się ostatnio mówi. Znaczy, czy brak zwycięstwa w Mostarze to będzie rozczarowanie? Jeżeli będzie remis, to nie będzie rozczarowanie. Bo masz w perspektywie... Rewanż jeszcze. Znaczy, bo no, tak, inna chyba sprawa... zmieniło się troszkę postrzeganie tego Zryńskiego Mostar, bo to miał być taki zespół, no, czy Maciek, to czwartej kategorii. Zmieniło się wszystko w tej grupie po tej pierwszej kolejce, bo jak ktoś by powiedział pewnie po losowaniu, że Legia po dwóch meczach będzie miała trzy punkty na swoim koncie, no to tak byśmy, no ale gdzie, w Alkmaar czy Aston Villa, no to no, traktowano by takie wrażenie jako... Zryński też wygrał u siebie 4-3 no AZ, ale też akcji, nie... tak? Tak, a i w ostatniej akcji dostał gola za Aston. Oglądaliśmy to przecież, to tam na szturm taki, ale 0-1. Ale wyglądało to tak, że też ten Żliński dopiero tak w ostatnich minutach już głęboka defensywa i gdzieś to wpadło. A... No, dla mnie to jest drużyna zagadka, ja szczerze powiem. No... Kurczę, Legia też tak mi teraz wygląda, że nie wiesz, czego się powiedzieć. Masz znaki zapytań. Znaczy, no, Legia tak wygląda, ale oglądamy jej mecze, więc wiemy po prostu, że jest zagadka. Tak. Żliński to jest po prostu zagadka sama w sobie, bo ostatni
ostatni mecz Zryńskiego to widziałem, kiedy Legia z nimi grała kilka lat temu w eliminacjach Ligi Mistrzów. W tym sensie, wiesz, no kwestia jest też tego typu, że my nie wiemy właśnie, nie mamy pewności co do Legii. I biorąc pod uwagę właśnie to, co zrobił Zryński z Alkmaar i to, co Legia ostatnio robi, że to kompletnie nie wiesz, czego się tam właśnie spodziewać. Czy Zryński... Ale wiesz, Zryński z Alkmaar wygrał wtedy, kiedy Legia wygrała za Aston Villa, tylko od tamtej pory trochę się wydarzyło. No właśnie, ale też mówię, biorąc pod uwagę, że Zryński potrafi odrobić taki wynik, że Legia niedawno to robiła, no ja bym się nawet nie zdziwił, jak Legia tam 3-0 wygra. No nie zdziwiłbym się. No bo będzie 4-4 na przykład. No też nie będziemy zdziwieni. No to bym się zdziwił. Tak? 4-4 okay. To by już taki duży wynik, tak? 4 gole Zryński u siebie strzelił. Natomiast ty powiedziałeś, Paweł, i tak się teraz zacząłem zastanawiać, że remis nie byłby zły. Okej, okay, biorąc pod uwagę, że Legia 4 mecze przegrała, to byłaby jednak przerwanie tej niekorzystnej pasy, ale musimy pamiętać, że w przypadku Legii Liga Konferencji Europy oznacza, że jeśli chcesz grać na wiosnę, musisz zająć drugie miejsce. Pytanie, z kim wygrywać? No właśnie pytanie, czy chcesz grać? Czy chcesz walczyć o Mistrzostwo Polski na przykład? Ale nie ma takich ambicji, żeby wyjść z grupy? Nie, no są ambicje, oczywiście, że są, bo to jest i kasa, wiesz, to jest prestiż. Legia jest zresztą przykład grupy. Lecha z poprzedniego sezonu pokazał, losowania. Że losowania, tak jest. No, Legia będzie grała o pełną pulę, to ja co do tego nie mam wątpliwości. Bo wiesz, o czym myślę, Legia jest w grupie z Aston Villą i AZ, które są faworytami. Czyli jeśli nie zdobywasz punktów, już zdobyli 3 punkty na teoretycznie, których nikt im pewnie nie wpisywał, ale jeśli chcesz kogoś przeskoczyć, no to musisz tak się starać właśnie wygrywać też mecze, których nie jesteś faworytem, no ale jednak te 6 punktów pewnie ze Zryńskim jest potrzebne, znaczy 4, żeby się tak zakręcić na przynajmniej drugie miejsce. Jak 4 nie zrobisz, to możesz sobie dać spokój. To już na pewno. 4 to jest ale 6 minimum. Dałoby ci taki naprawdę... Nie, no 6 to cię stawia w mega komfortowej sytuacji, no bo tak naprawdę oglądasz się cały czas tylko na siebie, nie oglądasz się na innych, tak? Bo jeżeli punktujesz, ale... to awansujesz. Co też mówisz regularnie, ja się z tym zgadzam. Mniej szans przed ostatnim meczem. I za wyjście z grupy. Ostatni mecz z kim? A z tą Villa AZ, ojej, to ale będzie. Jakby ten mecz jeszcze o czymś decydował, to nie ukrywam, że chyba będzie trzeba środki tutaj. No już raz tak Legia, tylko że wtedy trzecie miejsce dawało dalszą grę. Nie dało wyjście z grupy. Manturażu się tego meczu z Alkmaar, kiedy on był o coś jeszcze. A jeszcze pamiętaj, jakby... że drużyna i piłkarze nie są niczemu winni. Kibice. Nie, ja wiem, też wiem. Nie są, ale wiesz, jaka będzie pompka taka medialna przed tym meczem. Na pewno będziemy patrzeć, co w holenderskich mediach piszą, co pani burmistrz kogo zablokowała na Twitterze, kogo nie, więc to będzie naprawdę taki mecz emocjonalny. Ale tak, zróbmy to, żeby ten mecz o czymś decydował. Niech naprawdę Legia wtedy się okaże, kto jest lepszy. Jeszcze takie odegranie się na tym Alkmaar i wyrzucenie ich z rozgrywki, to byłaby piękna puenta tej historii Legii w europejskich pucharach, bo tak ci powiem, że narobiła trochę Legia ambicji. Legia wygrywaną z Aston Villą sprawiła, że może być po pierwsze w grze do końca, ale może się naprawdę nawet takiej bardzo korzystnej sytuacji, nawet sobie może wyobrazić taki scenariusz, że to AZ musi przyjeżdża tutaj i musi wygrać, żeby Legię przeskoczyć. Oczywiście na tym etapie nie jest po dwóch meczach to za szybko, żeby kreślić takie scenariusze, ale to jest możliwe. Wszyscy mają w tej grupie po 3 punkty po 2 rozegranych meczach. Teraz AZ gra za Aston Villą, tak. A ile Legia ze Zryńskim. To prawda. No dobrze, to będziemy się w takim razie przyglądać temu, co w Mostarze, temu, co też między AZ i Aston Villą w weekend. To już chyba tak jak dla Lecha była jazda obowiązkowa, to dla Legii też. Tak. Znaczy zobaczymy, co dzisiaj Stal też pokaże, jestem ciekaw. Ale to no, zdziwiłbym się. Nie, dobra, ale co musiałby Stal pokazać, żeby Legia nie miała obowiązku wygrać? Legia ma obowiązek absolutnie wygrać ze Stalą Mielec. Szulczkowi dychę? No, może być ciężko. Wiecie, Warta przystępuje do meczu po 17 dniach przerwy, więc można powiedzieć, że sobie taki mały urlop zrobię. Ale mnie ciekawi to spotkanie, cię nocne gadki po tym meczu robimy, także... Nie, no czy oczywiście nie ma tych 2000 łapek w górę. Nie, no, spokojnie. Dawid już cały na biało ubrany, to tak wiadomo. Jest, tak jedna jest. Trybuna w Warszawie to zawsze krzyczy, że wszyscy na biało, więc... Powiedzmy, że nie pada przynajmniej na razie. Jak wchodziliśmy do studia, nie padało przynajmniej. Nie pada. Porozmawiamy sobie jeszcze o Legii też w Pucharowiczach w środę. Ja cię poproszę, Paweł, może o taki skład, z którego my sobie później skorzystamy, jak ty to personalnie widzisz. Natomiast tak jak Dawid też powiedział, nocne gadki dzisiaj 21, tak? Tak jest. To zapraszamy. Nie to ten Ham Fulham, tylko nocne gadki. Okej. Okay. Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Dziękuję. Prezenter BBC, minister sportu, ale przede wszystkim meczyki. Dawid tak Dobrasz, dziękujemy wam. Się poprawię na bardzo. Koniec. Pokażmy Dawida. Nie. Dawida dzisiaj musimy pokazywać. Krawat i pełna elegancja. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Poznań kontra Warszawa.